Jak to się stało, że stałem się tak cenionym ekspertem Excelowym? Jak to w ogóle się stało, że ja tego Excela się nauczyłem? I w ogóle, jak to ty możesz stać się ekspertem dowolnej dziedziny? Jaka jedna praktyka spowoduje, że osiągnięcie tej eksperckości będzie dla ciebie znacznie łatwiejsze? Właśnie o tym porozmawiamy w dzisiejszym vlogu. Ja się nazywam Michał Kowalczyk. Witam cię, zaczynamy. Żadne pytanie nie może zostać bez odpowiedzi. Właśnie takim cytatem odpowiedziałem ostatnio kuzynowi żony. To jest klucz, to jest kwintesencja. To jest kwintesencja tego, że tak prężnie idzie mi w tym Excelu. Chodzi o to, że żeby być ekspertem, według różnych źródeł, trzeba poświęcić około 10 tysięcy godzin. I ja bym bardzo tej definicji się nie trzymał, zresztą o tym wspominałem w jednym z podcastów. Raczej skupiałbym się na jakościami tych godzin, ale także nad realnymi, praktycznymi problemami, które rozwiązujesz. Czyli jeżeli potrzebujesz być ekspertem w jakiejś konkretnej dziedzinie i pracujesz pewnie w tym temacie, albo obracasz się wśród ludzi, którzy w tym temacie się obracają, którzy w tym temacie się znają. Zakładam, że to robisz, skoro chcesz być ekspertem w tej dziedzinie, to jak najbardziej odpowiadanie na pytania innych, nawet jeżeli nie zna się tej odpowiedzi, czyli wracanie z odpowiedziami na te ich pytania, wydaje się być bardzo dobrą praktyką. I jak to działało u mnie? Ano, pracując w pierwszej pracy na etacie, na stanowisku specjalisty, starałem się właśnie odpowiadać wszystkim, którzy przychodzili do mnie z prośbą o pomoc, na ich pytania. Oczywiście nie robiłem tego od razu. I wiesz, jak to jest, jak pracujesz w korporacji i nagle okazuje się, że jesteś dobry na przykład z Excela albo z jakiejś konkretnej dziedziny, robi się rządek chętnych do tego, abyś wykonywał ich zadania za nich, nie? Więc to jest też coś, na co warto uważać. Warto tutaj się wykazać asertywnością. Ja to robiłem, także nie zawsze odpowiadałem na pytania od razu prosto z biodra. Czasami mówiłem, że mam jakieś zajęcie, które muszę wykonać, i dopiero potem wrócę z odpowiedzią. Także ta asertywność jest tutaj sprawą kluczową. Natomiast to jest fenomenalny sposób na to, żeby wychodzić ze swojego ogródka. Na co dzień wykonujemy w kółko te same czynności w pracy. No, rzadko kto ma takie stanowisko, gdzie dzień nie jest w korporacji oczywiście, gdzie jeden dzień jest różny od drugiego. No, rzadko się to jednak zdarza. Więc pracując na konkretnym stanowisku, obliczając konkretne rzeczy, pracując na co dzień w podobnych funkcjach Excelowych, trudno jest nauczyć się nowych rzeczy, no bo nie ma takiej potrzeby. No i właśnie tutaj świetnie sprawdza się takie pomaganie innym, bo przychodzą do nas osoby z innych stanowisk, czasami też z innych działów. Jeżeli wyrobimy sobie taką etykietkę osoby, która coś tam więcej wie z Excela niż przeciętny użytkownik tego programu, to jest właśnie fenomenalna przestrzeń do tego, abyśmy mogli pomagać innym, ale także sami się rozwijać, bo przecież nie będziemy znali odpowiedzi na wszystkie pytania. A pytania, które nam zadadzą, będą to pytania przecież praktyczne, no bo ktoś ma faktycznie taki problem w pracy, dlatego przychodzi do nas, abyśmy mu pomogli ten problem rozwiązać. Tak bardzo rozkochałem się w odpowiadaniu na pytania Excelowe, że założyłem nawet grupę wsparcia na Facebooku, która na ten moment liczy ponad 8 tysięcy osób i tam również odpowiadam na takie pytania. Oczywiście robię to w przypadku, gdy inni użytkownicy na te pytania nie odpowiedzą. Większość z nich czytam i na każde odpowiadam, poczekam albo pozwalam też wykazywać się innym, bo wiem, jak to fajnie działa. Wiem, jak właśnie takie odpowiadanie na pytania innych pomaga rozwijać też naszą kompetencję. Jest też taka mądra taktyka właśnie parafrazowania tego, co wiemy, aby uczyć innych. Chodzi o to, żeby tę swoją wiedzę, którą mamy, w taki sposób przetransformować, aby dało się ją przekazać komuś. Chodzi o to, że jedno umieć coś zrobić, drugie umieć to komuś wyjaśnić. W procesie wyjaśniania komuś ta wiedza nam się gruntuje, ta wiedza nam się strukturyzuje. Żeby coś komuś przekazać, to musi mieć pewien układ. Nie możemy po prostu komuś dać wiedzy, przekazać wiedzy tak wyrwanej z kontekstu. Samo systematyzowanie tej wiedzy, układanie tej wiedzy w proces już pozwala nam zdobyć jeszcze więcej wiedzy, no bo gdzieś w trakcie próby przekazania komuś jakieś umiejętności, nauczenia kogoś czegoś, okazuje się, że u nas też brakuje jakiejś cegiełki przy fundamencie. To jest normalne, nie ma w tym nic złego, natomiast to skłania nas do tego, abyśmy sami poszukali też tych brakujących elementów, nie? Więc to jest kolejny sposób, kolejny, myślę, przydatny i fajny tips, jak stać się ekspertem w jakiejś konkretnej dziedzinie, bo niekoniecznie musi to być Excel. Ja chwyciłem się Excela, bo z nauki Excela właśnie jestem znany. I możemy zrobić największy błąd w odpowiadaniu na pytania innych. Ano taki, że nie jesteśmy pewni odpowiedzi, a jej udzielamy. To jest trudne i po prostu zdarza się każdemu. I mnie też w mojej karierze odpowiadającego się zdarzało.
i staram się bardzo z tego leczyć. Myślę, że teraz na tym etapie już potrafię po prostu powiedzieć, nie wiem, wrócę z tym do ciebie. Czasami bywa to ciężkie. Czasami wydaje nam się, że odpowiedź jest oczywista, że jesteśmy jej pewni. Natomiast gorąco zachęcam cię do tego, aby zawsze dwa razy sprawdzić przed jej udzieleniem. Oczywiście, jeżeli ktoś się ciebie zapyta, ile to jest 2 plus 2, no jesteś pewny, że jest to 4. Ale czasami są pytania, do których odpowiedzi no, mamy pewne wątpliwości. Udzielamy ich, ale nie jesteśmy w 100% pewni, że te odpowiedzi są prawidłowe. I to jest właśnie świetne miejsce do tego, aby sprawdzić swoją wiedzę, aby jeszcze znowu dołożyć kolejną cegiełkę. No bo jeżeli sprawdzimy odpowiedź na to pytanie, to po pierwsze zyskujemy pewność, po drugie, jeżeli się nie pomyliliśmy i ten pytający nas nie zdemaskuje, to to też jest duży plus. No wyobraź sobie, że odpowiedziałeś na pytanie, a ten pytający stwierdził, że jeszcze zweryfikuje te odpowiedzi w jakichś kilku źródłach i okazało się, że to, co mu powiedziałeś, nie było prawidłowe, że sam się pomyliłeś. On prosił cię o pomoc, a ty pomogłeś mu, ale no tak nie do końca mu pomogłeś, nie? Trochę nie na to liczył. To jest coś, czego warto unikać, bo znowu tutaj górę bierze trochę nasze ego, tutaj górę bierze trochę nasza nadmierna już czasami pewność siebie, dlatego znowu, jeżeli nie jesteś czegoś w 100% pewny, gorąco cię zachęcam do sprawdzenia, bo to po pierwsze da dobrej jakości odpowiedź pytającemu, a tobie da element pola jakiejś tutaj dziedziny, który już pokryjesz, no bo sprawdziłeś, już wiesz, zapamiętasz na pewno tą odpowiedź. Jeżeli ktoś po raz kolejny się ciebie zapyta, już tę odpowiedź będziesz znał. I tu jest kolejny plus właśnie odpowiadania na pytania. Te pytania nie są unikatowe. Żeby było śmieszniej, jeden ze stażystów, z którym dane mi było pracować, powiedział: Michał, jak to robisz, że ja zadam ci pytanie, wiesz, powiem 3 pierwsze słowa z całego zdania, ty już znasz odpowiedź. Ja mu mówię: Daniel, bo tak miał na imię praktykant, jeżeli Daniel oglądasz, to cię serdecznie pozdrawiam. Daniel, bo ja już takich pytań dostałem z 50 od różnych osób, no pytania są skończone i te takie najtrudniejsze bardzo często, bardzo rzadko się zdarzają. Bardzo często zdarzają się te podstawowe, to jest normalne po prostu. My jako ludzie, jeżeli w kółko pracujemy w podobnych narzędziach, bardzo często mamy po prostu podobne problemy. I to niekoniecznie chodzi o Excel, akurat ja znowu odnoszę się do Excela, natomiast te pytania są po prostu skończone i najczęściej pojawiają się te, na które znaleźć odpowiedź wcale nie jest trudna. No pora na krótkie podsumowania, więc staramy się odpowiadać na pytania innych, staramy się przede wszystkim też kręcić wśród osób, które są zainteresowane tematem, w którym chcemy zostać ekspertem. Jeżeli czegoś nie jesteśmy pewni, to nie odpowiadamy, mówimy, że wrócimy z tym pytaniem, z tą odpowiedzią na to pytanie później, albo po prostu nie wiemy totalnie nic, i wtedy mówimy: słuchaj, nie wiem, ale poszukam, jestem w stanie to dla ciebie sprawdzić. Jeżeli ktoś przychodzi z pytaniem, nie zawsze musimy odpowiedzieć mu na 4 i rzucić wszystko, żeby tę odpowiedź mu wygenerować. Czasami wystarczy powiedzieć: ok, odpowiem na to pytanie, ale teraz jestem zajęty czymś innym. Co więcej? No chyba tyle. No i najważniejsze w mojej ocenie słowo, zdanie z tego vloga to: na każde pytanie o dziedzinę, w której chciałbyś być ekspertem, zadane przez kogoś tobie, wypadałoby, żebyś znał odpowiedź, a jeżeli jej nie znasz, to sprawdź i udziel ją po prostu po czasie, bo to pozwoli ci nauczyć się jeszcze więcej. To był Excellent Work Vlog, ja się nazywam Michał Kowalczyk, tu gdzieś pojawi się kolejne wideo, także zachęcam cię do obejrzenia kolejnego odcinka. Tymczasem wszystkiego dobrego, no i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!